naszej codziennej modlitwie różańca jesteśmy z Maryją. Warto pomyśleć o jej rozmodleniu, które jest dla nas wzorem. Ona, jak mówią mistrzowie życia duchowego, jest sanktuarium, co skrywa w sobie świętego świętych. Ona jest żywym tabernakulum dla Jezusa, słowa wcielonego, tabernakulum pałającym miłością i pogrążonym w adoracji. Uczymy się od Maryi modlitwy, która jest nie tylko wypowiadaniem słów, ale jest byciem, przebywaniem naszym sercem, ludzkim sercem, przy wielkim sercu Jezusa. To ona nosiła Go w sobie, stała się Jego mieszkaniem, pozwoliła, by On całą ją wziął dla siebie. Modlitwa Maryi jest dla nas lekcją przylgnięcia całym sobą do Pana, radowania się, że moje życie może być dla Boga. My, szczególnie w Komunii Świętej, dajemy w sobie miejsce dla Jezusa. Stajemy się podobni do Maryi, co stała się mieszkaniem dla Boga. Wręcz cała zamieniła się w modlitwę, w adorację tego, co w niej uczynił sobie dom. Jest, jak mówił papież Pius XII, uczestniczką myśli Chrystusa i Jego ukrytych pragnień do tego stopnia, iż można powiedzieć, że żyje życiem Syna. W naszej codziennej modlitwie, szczególnie gdy przychodzi znużenie, osłabienie, patrzymy na Matkę Najświętszą. Jej modlitwa, adoracji, wyciszenie i stałość w byciu dla Jezusa to nasz wzór. Możemy z nią zamieniać nasz różaniec w modlitwę bycia z Jezusem we wszystkich tajemnicach Jego życia. Sercem być przy sercu. Prośmy za wszystkich biorących do ręki różaniec, by z każdym zdrowaś byli coraz bardziej zjednoczeni z Jezusem i Jego Matką. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i na śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia. Pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.